Witajcie na ogranym kanale. Ja się nazywam Damian Rutkowski, zwany też jako Dottore Damiano, a to jest nowa seria, w której będziemy sobie dzisiaj dyskutować o rzeczach związanych z RPG. Moimi gośćmi jest Agnieszka. Cześć. I Piotr, zwany też jako Lobo. Agnieszka i Piotr, w ogóle chciałem na początku nie mówiłem wam o tym, wspomnieć o tym, jak się spotkaliśmy. Mianowicie wyglądało to tak, że Agnieszka do nas po prostu napisała. Tak, to było bardzo spontaniczne i dziwne i do tej pory trudno mi uwierzyć, że rok zakładem minął. No. Dokładnie, rok minął. No tą kostkę przecież na ten, na pierwsze urodziny dostaliście i to, było, to był nasz chyba drugi RPG wtedy. Dokładnie. Na kanale, jeszcze w starym studio. Mhm. No. Także jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, tak jak Agnieszka i Piotr, możecie do nas napisać i kto wie, może będziecie z nami budować historię na kanale różne. A jest to naprawdę fajnie. Ekipa w ogóle jest the best. Staramy się. Także będziemy sobie rozmawiać o taka ten, bo nie mamy nie mamy nic dla was w tym tygodniu. Skończyły nam się RPG, a nowych nie nagraliśmy, bo teraz jest taki czas bardziej urlopowy, więc będziemy nagrywać dopiero w przyszłym tygodniu. A przepraszam, jeszcze jednego gościa nie przedstawiłeś. Tak. Kajucha, która zawsze z nami przyjeżdża na RPG do studia. Czuje się tu jak w domku i wszyscy ją kochają. To jest nasza Kaja. Maskotka, tak. Tak. Robi efekty specjalne. Grywa też, robi efekty specjalne. Może słyszeliście w pierwszej części, w pierwszym serii, w pierwszej serii Zewa Cthulhu, jak prowadziła jeszcze Paulina. Kaja robiła nam gule, mrucząc pod stołem. Tak było. Musimy kiedyś konkurs zrobić. Ile razy było widać Kaja? Tak, tak, zewie? Koniecznie, ale nie wiem, o kubek czy cokolwiek tego typu może. Tak, myślę, że zrobimy coś takiego. Dobrze, a my dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o RPG-ach, a dokładnie o przebraniach w sesjach RPG. Taki pomysł nam się zrodził trochę z tego, że będziemy na kapitularzu w Łodzi we wrześniu, 1-3 wrzesień, więc jakbyście chcieli, to zapraszamy. Tam też będziemy o tym rozmawiać. A jakże jesteśmy przy różnego rodzaju wydarzeniach, to też możemy was poinformować o tym, że organizujemy sobie Kreteską 14 października w Gdańsku. Także jeżeli byście byli zainteresowani, to zapraszam, linki macie do jednego i drugiego wydarzenia na dole. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o przebraniach w RPG. O tym, czy warto, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, czy to jest po prostu jakieś marnotrawstwo czasu i głupota, czy może jednak jakaś wartość, która dodatkowo w RPG-ach jest, może też to daje do sesji. Ale o tym będziemy rozmawiać. Więc pierwsze pytanie. Czy waszym zdaniem przebranie się w sesjach RPG jest fajne, czy nie jest fajne? Moim zdaniem bardzo fajne. Wcześniej tego nie praktykowałam. Właśnie wydawało mi się, że jest to trochę takie, może nie tyle marnotrawstwo czasu, co niepotrzebne. Natomiast właśnie tutaj po raz pierwszy do Zewu Cthulhu skompletowałam sobie przebranie adekwatne do mojej postaci i to był dla mnie taki powiedzmy strzał w dziesiątkę, bo ja rzeczywiście poczułam się tą Lindą, nie? W kapeluszu, w tej kraciastej koszuli i no uważam, że absolutnie warto i nawet w domu, jeżeli gramy, to warto poświęcić czas. Ja nie mówię, że to ma być kompletny cosplay, ale chociażby jakieś elementy podkreślające charakter postaci. Świetnie to wpływa na wczuwanie się w rolę. Łatwiej jest wejść w buty postaci, zwłaszcza jeżeli poświęcimy trochę czasu i stworzymy historię tej postaci, że nie ma ta postać przeszłości, tylko jakąś przeszłość ma, więc ja absolutnie polecam, jestem zachwycona i cieszę się, że jakby ten pomysł chwycił tutaj w studio i w zasadzie mamy taki standard, tak, że do sesji się w jakiś tam sposób przebieramy. Piotrze? No ja też jestem za, jak najbardziej, bo no po prostu wchodzi się od razu w buty tego kogoś, zwłaszcza jeżeli jest stworzona jakakolwiek historia tej postaci, co ta postać robiła wcześniej, kim była, nie wiem, choćby nawet uczyła się na uniwersytecie czy gdziekolwiek, tak? Od razu po przebraniu siadasz po prostu przy stole i już jesteś tą postacią. Po prostu. Z drugiej strony w domach no najczęściej bywa tak, że siadamy w t-shirtach, ale mamy też przyjaciela jednego. Jak graliśmy w Warhammera, to on zakładał zawsze koszulę na siebie,
spodnie takie średniowieczne, przypinał do pasa sakwę, bo on się wtedy od razu też wcielał w tą postać. No i a właściwie to... Dobra, bo tak, tutaj też trzeba zaznaczyć to, że my w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby się przebierać i głównie chodziło nam o to, żeby przykuć uwagę widza, w sensie, żeby on zobaczył, że jest coś więcej niż zwykły RPG przy stole, bo zawsze staramy się trochę więcej robić. I żeby jakby wchodząc i patrząc na naszą sesję, która się w zasadzie dopiero zaczyna, jeszcze nie wie o czym będzie, czy będzie fajna, czy nie, bo kanał też jest dość mały mimo wszystko nadal, więc się rozwijamy. I to była główna przyczyna tego, że my tak trochę cisnęliśmy w to, żeby się przebierać. A potem się okazało, że nam jako graczom, jako mistrzom gry, to przebieranie się bardzo mocno pomaga w sesjach. No ale jest to właśnie, mi się wydaje, że właśnie jeżeli przykładowo ze Wktulu, tak, jeżeli siedzimy sobie, my we dwójkę obok siebie z reguły siedzimy i siedzimy w tych marynarkach, garniturach praktycznie, jesteśmy od stóp do głów ubrani po prostu na epokę, tak, bo gramy w tych latach 20., 30., no to ten kapelusz no nieodzowny jest, ten nie wiem, tak jak ja na przykład się wcielam w szlachcica z carskiej armii, no to ojej, to po prostu to pomaga wczuć się w postać, to po pierwsze. Kolejną sprawą jest to, że no nie wiem, mistrz gry nawet patrząc na nas, on widzi, że my się postaraliśmy, więc on też da z siebie te 110%. Zobaczcie na Glawa, jak on fantastycznie wygląda w zewie. Zobaczcie na Janusza, jak prowadził nam piratów, gdzie było też mnóstwo tego szpeju, jakieś szpady, rapiery na stole, jakieś dzbane kufle. To też zrobiło klimat. Może rzeczywiście, może troszeczkę za dużo tego było, ale to był taki no piracki zwyczaj, tak? Zatem mieliśmy strasznie dużo fanów przygotowując outfit, zwłaszcza przecież ja. Ile myśmy to szykowali? Nad kapeluszem myślałam dobry tydzień, jak to ugryźć, co zrobić i tak dalej. Potem i tak dalej. Jakieś także pióro się znalazło. Szukałam w lumpeksie bluzki, która by była mniej więcej w klimacie, bo nie miałam takiej w szafie. Także samo przygotowanie tego przebrania jest fantastyczną zabawą i przygotowuje do sesji, wprowadza w klimat już przed. Ubierasz się, siadasz za stołem i jakby już wcześniej jesteś tą piratką. Znaczy mówię o sobie, tak? W tym konkretnym przypadku, ale no, bardzo to pomaga. To prawda. Zwłaszcza, że do piratów na przykład też wypożyczaliśmy stroje. Na początek może nie polecamy tego, ale później zdecydowanie im lepszy strój, tym większa zabawa i tak, tym lepiej się wczuwasz. No widzisz, z drugiej strony widzisz, wiesz dobrze o tym, że ja się bawię w rekonstrukcję historyczną i stamtąd były na przykład fraki pruskie, które zostały wykorzystane do tego, żeby wyglądać fajniej, tak? No, jaka miseleczka miała. Fez, który doktor Mucha miał na głowie, to też jest prezent od jednego z przyjaciół. Pozdrów, kamereczku. Tak. Płaszcz Janusza był wypożyczony. Tak, tak. No i to jest przykład, nie? Zwykły, prosty płaszcz i czapka. I to robi. I to już tak. I to już, ale to już zrobiło nam kapitana. Zwłaszcza, że możemy wam też rzucić tutaj takim pomysłem. Musicie być przebrani od pasa w górę. Wystarczy nawet. Siedzicie przy stole i tak? Nie widać waszych nóg. To by się chyba raz tylko zdarzyło, że na tym na zewie miałeś koszulę założoną i krótkie spodnie. Chyba tylko raz się to zdarzyło tak naprawdę. No, ale to też, jak graliśmy w Afganistan, to też mieliśmy tylko jakby umundurowanie w górę, w dół, jakby każdy przyszedł w tym, czym przyszedł. A, i słuchajcie, jedna rzecz. Przymierzajcie te berety najpierw, jeżeli coś zakładacie na głowę. Matt cierpiał, bo beret był trochę za mały. Ale tu z beretami też mamy ten, bo się okazało, że jesteśmy jakoś nieodpowiednio ubrani, że te czerwone berety, one są z żandarmerii, a nie z wojsk. No tak, są z żandarmerii, tak. Bo stamtąd je ogarnęliśmy. Tak. Inny kolor, bardziej ciemny chyba powinien być, z tego co pamiętam. Więc to teoretycznie Ale przepraszam bardzo, jak ja to oglądałem, to naprawdę to robiło klimat. Tak. Świetnie wyglądaliśmy w tych beretach, po prostu. Piękny czerwony kolor i jakby ja nie widzę różnicy, nie znam się i większość osób też chodziło o to, żeby
pokazać, że jesteście żołnierzami. Nie? No bo nasze berety były na słońcu przez wiele lat i jakby w Afganistanie, no sorry, one zblakły trochę. O. A że jakby no, siły desantowe, to ewidentnie. Także skok w multipli, która nie była multiplą. O. Także tak. Bez spoilerów, ale polecamy. Afganistan. Więc tak, tutaj pod tym względem to, że ludzie się przebierają, jest fajne, robi to robotę, gracze są bardziej wczuci, mistrz gry jest bardziej wczuty. Jeszcze tylko elementy wyposażenia studia, czyli na przykład jakieś, tak jak na Piratach było, mieliśmy żagle, mieliśmy jakieś tam elementy naokoło, mieliśmy jakieś tam liny rzucone. Dokładnie. To też robiło klimat i to naprawdę zrobiło nam, może nie statek, ale taką bardziej karczmę piracką. Tak, 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 taki skarbiec można tak powiedzieć, taki trochę. Tak. No to robiło też dużo, bo nawet czaszka leżąca obok, obok skarbony, w której były jakieś tam, nie wiem, denary, talary, cokolwiek. Ustawienie stołu też nietypowe, jak na studio zrobiło właśnie klimat takiej, no właśnie karczmy czy izby, przy której siedzimy i sobie tam opowiadamy. Ale też, też jak już tutaj jesteśmy w tym temacie właśnie wystroju studia. Glaw wpadł na fantastyczny pomysł, żeby te monety przykleić nam po prostu pod siedzenia, pod nasze krzesło, na których siedzimy. I to było wow. No, bardzo odwróć niespodziewane. Odwróć się, zobacz. Ja się w tym momencie odwracam. No rzeczywiście, coś tam jest. Tak. I wyciągam kopertę. Tak? Obraz z kotami. Obraz z kotami. No, zrobiło to klimat też, nie? Byliśmy praktycznie, to był chwilowy larp taki, no, jesteśmy w tamtym świecie, rzeczywiście, sięgam pod krzesło, o, mam. Dokładnie. No tutaj chyba warto by wspomnieć o tej naszej prywatnej sesji Dark Heresy, do której żeśmy się przygotowywali dosyć długo. I tak. przygotowywaliśmy gadżety, które zapewniły nam miesiąc przed fantastyczną zabawę, bo robiliśmy Chris, Damian robił pistolety, ja zrobiłam patenty akolickie i tak dalej, i tak dalej, z pieczęciami, więc... I to nie musi być, słuchajcie, coś, co jest super, takie wow! Dla niektórych osób te gadżety były niespodzianką, tak, i naprawdę w oczach było wielkie wow. Ale wiecie co, chodzi o to, żeby po prostu poświęcić chwilkę czasu na to. Tak jak Agnieszka jak to robiła, te patenty, no to ona miała z tym fan, a potem jak zobaczyła ludzi, to chyba się zwrócił, prawda? W 100%, a może nawet w 200%, bo no tak jak mówię, większość tego nie widziała wcześniej. I zaskoczenie w oczach i taki, nieskromnie powiem, zachwyt, tak, naprawdę wynagradzają ten trud, który ponosimy. No ale i Damian też przecież przygotował dla pani inkwizytor symbole inkwizycji. No tak, i to też była dla mnie niespodzianka, tak, tak, i wielkie, tak, wielkie wow, że przed sesją pierwszą dostałam insygnia inkwizytorskie. I nawet w domu, jak właśnie w ogrodzie akurat siedzieliśmy, jak rozgrywaliśmy tą sesję teraz, to też przypięte wszystko i no to robiło robotę. To po prostu robiło robotę. To prawda, mimo że warunki jakby naokoło, tak, były takie, że tam się robiły kiełbaski, tak, tam była sielanka. Grill, tak, sielanka, to tu pies jednak biegał i tak, tak dalej, ale to robiło też robotę. To było takie clue, jakby, nie wiem, skupialiśmy się dookoła tego tak naprawdę. Tak. Takie przedmioty ceremonialne, można powiedzieć. Zwłaszcza, że potem te przedmioty możecie na przykład trzymać i mówić. Oczywiście. Jak macie jakieś pistolety, które nie muszą być drogie, prawda? Połowa z tych pistoletów tutaj z tyłu, które są za nami, albo gdzieś tam leżą, to są jakby zabawki dla dzieci, nie? One potrafią kosztować tam 10-15 zł. A to też robi robotę. A to robi robotę, tak. I nawet jest zdziwienie, ja się na zewie zdziwiłem, jak dostałem twój pistolet i go wziąłem do ręki, to nie był plastik, tylko metal. I takie, stary ten. Taki ciężki. Tak. Stary airsoftowy z zepsutym jeszcze spustem, nieważne, ale to, tak, też robi robotę, nie? Dokładnie. Więc... Gdzie magazynek można wyciągnąć, tak, załadować go i... Dokładnie. Udawać się go czyści i, dokładnie, tak dalej. To jest jakby fajna rzecz.
A nawet słuchaj, głupie stare książki, które są z dodatkowymi okładkami, na przykład właśnie na coś takiego jak Zew Cthulhu, może jakaś księga magii, też w skórę. Nie musimy przecież kłaść jej w taki sposób, żeby ona miała na przykład z przodu napis Pan Tadeusz, tak żeby to było widać, tak? Mhm. Ale kładziemy ją sobie odwrotnie zupełnie, widzimy wielką księgę i to jest na przykład księga magii, która nam robi coś też, nie? Możemy też na nią coś położyć, żeby zakryć tytuł na Pan przykład, Tadeusz na i przykład. To też robi robotę. A tutaj można zobaczyć Bartka, który też ma przed sobą książki, który jest pisarzem w Zewie, ma książki obok siebie i są to notatniki, tak? Ma też stary, fajnie oprawiony właśnie notatnik, w którym notuje całą sesję. Jest gra pisarza w końcu, nie? Tak, ma tam też rysunki. Tak, są tam też rysunki. Zawsze ma obok siebie maszynę do pisania. Tak. I to też tak od razu widać, o, on jest z czymś związany. Tak. I to też pokazuje kolejną rzecz, a mianowicie to, że mimo, że Zef jest taki dość ciężki, jeżeli chodzi o tworzenie postaci, bo te postacie są do siebie bardzo podobne. Potem one mają podobne umiejętności, podobne skille, rozwijają się w podobny sposób, a jednak można dzięki strojom zrobić to tak, żeby każda postać była zdecydowanie inna, mimo, że też jakby wszyscy mają marynarki, albo nie, bo na przykład Aga stwierdziła, że ona nie będzie... Skórzana kurtka tak. I ten... Więc tutaj mamy pierwsze odejście od takiej sztampy i to już dużo pokazuje, a potem jeszcze dodatkowo oglądacie sobie i widzicie tą historię, tą postać. Jakby w pewnym momencie zaczynacie rozumieć, dlaczego jest ubrana inaczej niż my. To samo mamy z Bartkiem. Bartek też jakby nie chce być elegancki, nie chce być odpowiednio ubrany, bo jest pisarzem. No więc... jest artystą. Tak. Neurastenikiem. Dokładnie. Tak. Kultystą. Niedługo sami na siebie zaczniemy polować. Dokładnie. To teraz coś, co też przerabialiśmy, a mianowicie to, że w drużynie mogą być osoby, czy po prostu w sesji chcą brać udział osoby, które z jednej strony chcą się przebrać, ale z drugiej strony możemy mieć opozycję, która nie chce się przebrać. I jak myślicie, co można by zrobić, żeby te osoby, które się nie przebierają, zachęcić do tego, żeby się przebrały? No, przede wszystkim zapytać, dlaczego nie chcą się przebierać. Czy dlatego, że nie mają czasu, no, albo nie mają, powiedzmy, pieniędzy, żeby zainwestować w coś. Choć niekoniecznie, bo większość z tych przebrań można zorganizować za darmo. Ma się w szafie, można zrobić, można pożyczyć. Tak? Więc moim zdaniem brak pieniędzy nie stanowi przeszkody. I nie wiem, spróbować namówić, tak? No jeżeli ktoś bardzo, bardzo będzie nie chciał, no to cóż, trudno, tak? Może chociaż jakiś jeden elemencik, który by podkreślił jego postać i wpasował się w klimat sesji, niekoniecznie musi być przebrany całościowo, tak? Chodzi o to, żeby no jakby po pierwsze ta osoba się przekonała, że warto, a po drugie, no żeby nie psuła ogólnego wizerunku. Ja myślę, że może to też chodzić czasami, Damian, o to, że ktoś stwierdza, to poleci w necie, ludzie zobaczą mnie w głupim ubiorze. No tak, to wtedy zadbaj, żeby nie był głupi. Właśnie, ale w tym momencie, tak jak właśnie Damian powiedział, wystarczy zadbać o to, że nie będzie głupi. Tak. Poza tym, no, nie okłamujmy się, nie? Są ludzie, którzy jakby uważają, że w ogóle RPG to głupia sprawa. Jak są ludzie, którzy uważają, że gry komputerowe to głupia sprawa, że planszówki to głupia sprawa. Tak samo zawsze będzie ktoś, kto uważa, że to jest śmieszne, głupie. Ale jak już wspomnieliśmy, przebieranie się daje dużo pozytywnych rzeczy w sesji. Więc... Bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i daje... Wiesz co? No, daje swobodę większą, moim zdaniem, podczas grania. A o tym będziemy rozmawiać w kolejnym na pewno, ale daje ci takie flow. Jesteś tą postacią, spoglądasz na siebie, widzę, ja na przykład w Zewie, tak, spoglądam na siebie, widzę faceta ubranego w garnitur, okej, dobra, co ja bym zrobił? Nie biegnę, jestem dżentelmenem. Idę, jest pani z nami. Tak, panna O'Donnell, tak? Która by spokojnie sobie poradziła ze wszystkim, jeszcze nas obroniła. Tak. Nieważne, ja jestem dżentelmenem, ja muszę ją obronić. Tak.
No, tak po prostu jest, nie? Dokładnie. I w tym momencie i też na przykład pomogło nam to, mi się wydaje, też w zwracaniu się do siebie nawzajem, panie doktorze, panie Piotrze, no i tak dalej, i tak dalej. Jesteście na ty. My jesteśmy już na ty, ale tak, to jest tam inna sprawa, nie? Ale na początku, jak zaczynaliśmy grać, to było per pan do siebie się zwracaliśmy, co też jest odzwierciedleniem tego, że no, byliśmy tak ubrani w tym momencie. I NPC-ów inaczej traktujemy. Zupełnie inaczej. Tak, wtedy czujemy się tacy lepsi, no. Ale też no, i jesteśmy w stanie okazać szacunek, jesteśmy, no nie wiem, no zupełnie inaczej tak. Człowiek działa, jak się przebierze. Nawet za, nie wiem, chociażby nawet założył moją starą kolczugę, która gdzieś tam jest jeszcze i odgrywał jakiegoś wojownika, no to w tym momencie bym był butny, postawił sobie na biodrze ten, złapał, czy złapał za miecz, nie wiem, i To najlepszy przykład, że ubiór zmienia nawet powiedzmy tą energię w człowieku, to jest Piotrek, który wyjeżdża na imprezę rekonstrukcyjną i przebiera się w mundur i on zupełnie inaczej wygląda i ma zupełnie inną, no właśnie tą energię taką. On się staje tym żołnierzem. To musimy dodać, że Piotrek jest z 12 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. Link będziecie też mieli na dole. Niedawno mieliśmy tam też wywiad z Napoleonem. Wywiad z Napoleonem, tak. Tak, stoję za nim. Napoleona. Stoję za nim całe półtorej godziny prawie. Dokładnie. W pełną mundurę. Na baczność. W ciężkiej bermydze. Tam nie jest taka ciężka. To jest jeden z tych wyjątków, gdzie faktycznie mieliśmy kogoś, kto miał pełne ubranie na sobie. Od tak, stóp do... Tak, no i Klemens też, jako tak. Napoleon. Tak, a propos, to jest wełna. Tutaj wentylacji nie ma zbyt dobrej w studio. Jeszcze. Także polecamy także wywiad z Klemensem. Oczywiście tak jest lepiej. Jest dużo, dużo lepiej niż było na starym studiu. Bo tam była totalna katastrofa. Tak, tam potrafiło być 35 stopni. I siedzieliśmy i wtedy nagrywaliśmy chyba Miasto Mgły. Zaurają nagrywaliśmy. A nie, nagrywaliśmy ten, przepraszam, nagrywaliśmy wtedy Erdown. Tak. No, Erdown, tak. O, i przykładowo właśnie głupi sprzęt, głupi rapierek, który ty zrobiłeś kiedyś, leciutki, fajny, no dla mojej postaci to był po prostu atrybut! Taki, naprawdę. Czasami właśnie trudno się, tak mi właśnie przyszło do głowy a propos właśnie edeków, tak? Grałam tam strangiem, czyli takim gadziopodobnym stworem i też trochę myślałam właśnie jak mam wyglądać. No, nie doprawię sobie ogona czy jakiegoś dziwnego ucha, ale ponieważ byłam czerwonoskóra, założyłam czerwoną sukienkę, założyłam wisiorek z okiem smoka, gada. Tak, żeby troszkę podkreślić to, kim jestem, nie? Kim gram. Takie szczególiki, które robią. Tak. W sumie na Dune też byłyście ten dobrze ubrane. Wszystkie. Także. Teraz tak zwróciłem na to uwagę. Ale dobrze, wracając do pytania, bo trochę popłynęliśmy. Mój pierwszy patent to nagradzanie graczy dodatkowymi punktami doświadczenia. Na początku, jeżeli dany gracz stwierdzi, że ja się będę przebierał, dajmy mu więcej punktów doświadczenia, czemu nie? Oczywiście. Za sesję, w której gracz był przebrany, też możemy dać dodatkowe punkty doświadczenia, żeby nagradzać po prostu to, że ktoś włożył więcej pracy. Dokładnie. W przygotowanie swojej postaci. Ale też jako mistrz gry, tak jak Klef, on specjalnie przecież kupił tą czapeczkę na nagrania do Zewa, bo to są lata 20-30, więc... też dla niego ukłon w jego stronę, bo naprawdę zrobił świetną robotę. Ta głupia czapeczka tak naprawdę, kamizela i koszula z rozpiętym tym i mamy faceta, który jest, nie wiem, sprzedaje gazety na ulicy w tamtych latach. Możecie też zapytać, czy ktoś z waszych znajomych nie jest na przykład jakimś kolekcjonerem, czy nie ma jakiegoś bzika na jakimś punkcie, bo może się okazać, że ma całkiem dużo broni. No stąd od mojego taty pożyczone rapiery były między innymi. Tak. Które leżały na stole, tak? I florety. Ja jeszcze nie oddałem koszy z piratów. Spokojnie. No, cóż. Ale może się przydadzą niedługo. Leżą, tutaj są bezpieczne. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą ja na przykład bardzo lubię, tyle, że tutaj już trzeba trochę uważać, bo jak się z takim graczem jak ja, to ja potrafię robić turbo dobre rzeczy, bo można dać graczowi rzecz, którą sobie zrobi. W sensie, jeżeli gracz stworzy sobie jakąś broń, to jego postać tą broń dostaje. I to jest trudny temat,
Bo ja na przykład zaraz wtedy robię sobie najlepszy młot w Warhammerze. Tak. I dostał ten młot, ale tak. No jakby za historię epicką. No ale którą, przecież kuzyn też dostał. Którą stworzył i którą zaakceptowałam, także warto się targować, tak? Warto rozmawiać. Zwłaszcza, że możecie na przykład, tak jak my mamy, mam ten młot, ale ja go nie potrafię używać. Ani nie wziąłem broni specjalnej energetycznej, bo jest potrzebna, ani nie wziąłem broni specjalnej psionicznej, więc tak naprawdę tym młotem na razie nic nie trafię. Ale masz jakąś tam ścieżkę rozwoju na przykład, tak? Bo dostałeś ten młot od kogoś tam w historii i tak dalej, Dokładnie. I tak dalej. Nie? Jest on dla ciebie bardzo, bardzo ważną rzeczą. Dokładnie. I dlatego też na przykład, no ja robiłem właśnie ten Chris, o którym Agnieszka wspomniała. Mm-hmm. Może ty opowiedz o tym troszkę. Znaczy no, nasz kuzyn stworzył sobie postać Pozdrawiania, Marcin. Takiego, powiedzmy, w klimacie malajskim wojownika i stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie, jeżeli będzie miał super starożytny rodowy Chris i no i... I też przepięknie też odegrał to potem. Tak, mój małżonek zrobił. Pięknie został wykonany, wygląda prawie jak stal damascyńska. Tak, i właśnie reakcja Marcina na ten widok była bezcenna. Warto było, absolutnie polecam, nawet właśnie przy sesjach domowych, które nigdy nie wyjdą poza grono graczy. Ale to będziemy wspominać zawsze. To z nami zostaje po prostu. Znaczy, że coś się na sesji może z tym przedmiotem stać. Na przykład może się zacząć, jeżeli jest pistoletem, może, nie wiem... Pęknąć ten Chris na przykład, tak. Zadziałać, tak, cokolwiek. Że wdrażaliśmy rzeczy. Przeważnie były to dzwoniące telefony i to przeszkadzało graczom. W drugiej części Madreshipa tak jest, że jednemu z graczy zadzwonił w pewnym momencie telefon, w związku z tym odezwała się sztuczna inteligencja i tam już gracze mieli trochę bardziej pod górkę. No, ale też już podczas wywiadu przecież z Napoleonem też Józefina zadzwoniła do niego. Więc tak. Tutaj jeszcze wracając, też chciałbym wspomnieć o tym, że Afganistan, który teraz jest na kanale i się kończy, znaczy będziemy na pewno robić drugą część, to już jakby wiele mam to potwierdzone, więc... Ale tutaj wszystko zaczęło się od tego, że Maksem, który wtedy z nami grał i występował, debiutował u nas na kanale. On po prostu się tym para i wszystkie bronie, te duże karabiny, które były wtedy u nas na sesji, on po prostu ze sobą przywiózł, bo on się tym interesuje na co dzień. Więc tutaj macie przykład tego, jak jedna osoba może uzbroić całą grupę i wszyscy się wtedy świetnie bawią, bo inaczej się odgrywa postać strzelca, jeżeli siedzisz w t-shircie, a inaczej się odgrywa postać strzelca, jak masz karabin przed sobą. No nie czarujmy się. Tak. A zamiast samych kości, to masz jeszcze coś, co przed tobą leży. Tak. Ten atrybut właśnie. Tak. Zapalniczkę możesz zapalić. Mhm. Także uważamy, że podsumowując już powoli, bo to już 25 minuta, jakoś mniej więcej. Podsumowując, przebieranie się jest super, polecamy to, nawet jeżeli jesteście początkującymi mistrzami gry, czy początkującymi graczami, sesja, gdzie ludzie są przebrani, jest po prostu lepszą sesją, bardziej wczutą, jest lepiej, polecamy. Warto spróbować, jak spróbujecie raz, to jestem pewna, że już to pójdziecie. Nie ma bata, to się po prostu już dalej samo dzieje. Anegdotka na koniec, za każdym razem, kiedy robimy taką sesję, to trwa, i przeważnie trwa to około jednego dnia, więc musimy coś jeść. I zawsze w trakcie takiej sesji zamawiamy pizzę. I przyjeżdża do nas ten sam dostawca i za każdym razem on nas widzi w innych ubraniach. Raz widział piratów, raz widział... W garniturach ludzi. Tak, w garniturach. Teraz otworzył mu żołnierz, który odpasa w dół, miał krótkie spodenki. Pan nie pyta, my nie pytamy. Dokładnie, ale zawsze jest takie, ciekawe co będzie następnym razem. Tak, dokładnie, więc... Pozdrawiamy pana, który wystarczy. Tak, kiedyś się odważy i zapyta, co tutaj się... No, zaprosimy go do... Ja myślę, że trzeba go zaprosić któregoś razu i zapytać się go, co on sądzi na ten temat, że nas widzi co jakiś czas w innych kostiumach. Dokładnie, i co tu się dzieje. Dobrze, dajcie znać, czy wam się taka ogólna pogadanka podobała. Też tam skoczyło.
to nie dobrze. Ogólna pogadanka podobała. Mamy nadzieję, że tak, bo nam to w sumie sprawia radochę i pewnie będziemy to nagrywać już regularnie, będziemy poruszać różne tematy. A tematów jest naprawdę sporo do obgadania, także... Tak. I zawsze będziemy to robić z perspektywy właśnie i graczy, i mistrzów gry, żebyście mieli też takie szersze spektrum, że to nie jest jedna osoba, która o tym opowiada. Po prostu jak jest więcej ludzi, to można też o tym porozmawiać, nawet się trochę pokłócić. Tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że niektóre systemy są łatwiejsze do przemierania, inne trudniejsze, to prawda. Ale to zostawimy jakby... Ale to rozwiniemy może kiedyś po prostu, co zrobić na taki system, co zrobić na taki, bo mieliśmy trochę jeżeli problemy. Będziecie tego oczywiście chcieli, a jeżeli nie, to i tak pewnie to zrobimy. Tak, bo to też zależy od systemu, ale do Warhammera też faktycznie trochę było ciężej, trochę. Ale wiesz, to wszystko. No tu jest przykład właśnie naszego przyjaciela, który zakłada po prostu lnianą koszulę, lniane spodnie, zapina pasek, do niego przypina sobie sakwę i on już jest podróżnikiem. Tak. Krasnoludem generalnie. Krasnoludem akurat, nie, gra nieistotne, krasnoludem, ale nieistotne. Po prostu każdy... Ciężko się przebrać na przykład za mechanikusa. Trzeba by naprawdę być zawodowym cosplayerem, żeby zrobić sobie. Ale spoko, wystarczy tak. Czerwony płaszcz z emblematem, moim zdaniem. I jakiś większy młotek w rękę i już outfit gotowy. No. Dobra, więc możecie jeszcze w komentarzach pisać, jakie tematy by was interesowały. Będziemy to czytać, odpowiadać, komentować i nagrywać kolejne. Także póki co trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć.